Cześć, jestem Bartek ze Skalnika i dzisiaj przygotowałem dla Was materiał o bukłakach na wodę. Zapraszam. Na każdym wyjeździe górskim będziemy potrzebowali sporo wody przenosić ze sobą po to, żeby się nie odwodnić. Oczywiście możemy ją przenosić w butelce, wtedy rzadziej ją pijemy, dlatego że w praktyce, kiedy butelka jest w plecaku, po prostu nie chce nam się go ściągać i mimo, że chce nam się pić, to bardzo często nie pijemy. Nie wiem jak Wy, ale ja na pewno tak mam. Jeżeli mam bukłak i rurkę wystającą przy szyi, to piję tą wodę dużo częściej. Taką sakwę na wodę musimy oczywiście w jakiś sposób włożyć do naszego plecaka. No i tutaj producenci plecaków śpieszą nam z pomocą, prześcigają się w tym, jakie rozwiązania dla sakw na wodę stosują. I najczęściej możemy przy plecach do specjalnej kieszeni taką sakwę włożyć. Zaletą tego jest to, że nasza sakwa, choć nie jest jakoś specjalnie delikatna, to będzie dodatkowo chroniona przed przebiciem. Niestety, jeżeli będziecie chcieli uzupełnić wodę, to musicie wyciągnąć sakwę i żeby włożyć ją z powrotem, jeżeli plecak jest pełny, to najczęściej wyciągnąć też część rzeczy. Bukłak można także po prostu zamontować z boku plecaka za pomocą troków. Jeżeli macie taki bez pokrowca, ja bym tego rozwiązania nie preferował, dlatego że będzie on narażony wtedy na przebicia. W takiej sytuacji wybieram bukłak z pokrowcem, dzięki czemu jest dodatkowo chroniony. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną wadę. Musicie wyrównać wagę plecaka, bo jeżeli po lewej stronie zamontujecie bukłak z 3 litrami wody, no to po drugiej stronie też coś ciężkiego musicie umieścić, ale dużo łatwiej jest wodę w tym bukłaku uzupełniać. Dodatkową zaletą takich bukłaków z pokrowcem jest to, że możemy używać ich jako takiego plecaka ucieczkowego czy do ataku szczytowego. Jeżeli chcę zostawić gdzieś swój duży plecak i wiem, że już idę tylko na szczyt i z powrotem, to biorę taki bukłak. Do środka mogę dodatkowo zmieścić jakąś dodatkową małą odzież, na przykład rękawiczki, czołówkę, gdyby został mnie zmrok, oraz jakąś przekąskę, więc wystarczy mi to w zupełności podczas krótkiej akcji. Niezależnie od tego, jaki bukłak wybraliście, należy go czyścić, zarówno rurkę, jak i sam bukłak. Dlatego, żeby było mi prościej, ja zwykle wybieram taki, który ma możliwość odpięcia rurki oraz zwracam uwagę na to, żeby można było go otworzyć od góry i przez duży otwór wyczyścić w środku. Jak dokładnie czyścić bukłak, znajdziecie artykuł na naszym blogu. Jeżeli natomiast używacie swojego bukłaka zimą, włóżcie go do plecaka, ochroni go to przed zamarznięciem. Żeby Wasza rurka nie zamarzła, kupcie na nią pokrowiec neoprenowy i po każdym napiciu się wody wdmuchajcie ją z powrotem do bukłaka. Dzięki temu nie zamarznie na pewno w rurce. Pamiętajcie, że kiedy uzupełniacie wodę w swoim bukłaku z niepewnego źródła, powinniście ją przefiltrować lub użyć tabletek do oczyszczania wody. Ale to właściwie temat na cały osobny film, także dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!